z patronów, Bartek, poprosił, bym nagrał film na temat apokalipsy. Tak więc zaczynajmy. Jednak zanim to nastąpi, mam do ciebie prośbę. Połóż się, upewniając wcześniej, że nikt nie będzie ci przeszkadzał. Odpal mnie na słuchawkach i zamknij oczy. Zaufaj mi. Dzięki. Teraz policzę do trzech. A gdy odliczanie się skończy, ja będę w twojej głowie. Zaś ty będziesz widzieć pod zamkniętymi powiekami to, co chcę. Raz. Dwa. Trzy. Twój umysł otwiera oczy i widzisz swoje miasto. Rozpoznajesz miejsce, w którym się znajdujesz. Tak podobne, a zarazem tak inne. Stoisz wśród tronów. Zajmują je nieznani ci ludzie. Obserwują to samo miejsce, co ty. Zaś nad wami znajduje się jeden wielki i unoszący się w chmurach świetlisty tron. Pusty. Przyglądając mu się, słyszysz dźwięk przewracanej kartki. Rzucasz spojrzenie. Dziwna istota, jagnię, posiadające 7 rogów oraz 7 oczu, całe we krwi i ranach. Tak słabe i wysuszone, martwe, jednak mimo swego stanu niezgrabnie przewraca połamaną nóżką kartki pustej księgi. Kolejna przewrócona strona. Mrugasz. Nie ma już twojego miasta. Są jedynie gruzy. Widzisz, jak anioły błagają czołgających się we własnej krwi ludzi. Proszą, by spojrzeli na tron w niebie. Ludzie odmawiają, umierając. Zaś ulicami przejeżdża czwórka postaci na koniach. Pierwszy z nich ma łuk. Potężne strzały, których używa, przewracając gigantyczne budowle, pozbawiając weń ludzi życia. Drugi z nich posiada miecz. Cięcia jego ostrza wywołują podmuchy wiatru, formujące się w tornada. Trzeci z nich trzyma wagę. Rozsypuje ziarenka, nasiona, które po zetknięciu z ziemią wybuchają, uniemożliwiając komukolwiek szansę na przeżycie ataku braci. Zaś ostatni nie robi nic. Po prostu jedzie i czeka, gdy na jego plecach połyskuje kosa. Rzucasz spojrzenie w górę, nie mogąc patrzeć na rzeź tego, co znasz. Szukasz pocieszenia w niebie. Jednak nie ma go tam. Gigantyczny smok spowija anielskie zastępy w chmurze ognia, z której te popioły osadzają się na martwych ludziach. Przyglądasz się groteskowemu widowisku, gdy słyszysz odgłos. Kolejna przewrócona strona. Mrugasz. Wszystko zanika. Nie ma już krosów. Nie takich, jakie można pamiętać.
nie ma cywilizacji. To, co zostało po świecie, jaki znasz, nie przypomina go już zupełnie. Zaś na środku świata, którego tlą się już tylko zgliszcza, stoi ona. Siedmiogłowa bestia. Gigantyczna. Niepodobna do niczego, co ludzki umysł potrafi zrozumieć. Powolnym tempem kroczy w waszą stronę. Przełykasz ślinę, obawiając się końca. Ale nie musisz, bowiem tron wśród chmur za twymi plecami zaczyna rozbłyskać. Nie możesz się odwrócić. Nie możesz zerknąć. I nie wiesz, czy to on, czy obecność bestii paraliżuje twe ciało. Jednak czujesz się bezpiecznie. Kolejna przewrócona strona. Mrugasz. Nie ma już świata. Nie ma już tego, co poniżej. Zostało jednak to, co powyżej. Eteryczne miasto wśród chmur. Jego bramy stoją otworem, jednak gdy patrzysz w ich stronę, przez jedną z bram, miasto okazuje się puste. Zamykasz oczy. Tutaj nasza podróż się kończy. W obecnym stanie, w jakim jesteś, nie mogę wprowadzić cię za jego mury. Zaczekaj. Kiedyś cię wprowadzę. Tyle jednak ode mnie na dziś. Dziękuję moim patronom i zapraszam do wspierania, bo będziemy robić razem fajne rzeczy. Śpijcie dobrze, dzieciaki.